bardzo często kojarzony jest seks z miłością. Jak to wygląda? Jak to wygląda z punktu widzenia gabinetowego? To znaczy, jak seks jest połączony z miłością, to badania neurologiczne mózgu właśnie podczas tomografii mózgu pokazują, że jak połączy się seks z miłością, to wtedy ten mózg w tym obrazowaniu, on świeci taką łuną jak Las Vegas nocą. A jeśli jest ten seks bardziej taki mechaniczny, to on jest, to wygląda to jak Bieszczady nocą, czyli ze 2-3 punkciki świecą, nie ma takiej łuny świateł. Innymi słowy, jak jest połączony seks mechaniczny z uczuciem, z czułością, z bliskością, z intymnością, to on jest dużo głębiej przeżywany. Dlatego warto stawiać na takie doświadczenia jakościowe, bo wtedy się też czujemy dłużej nasyceni. A na przykład ja mam dużą grupę pacjentów uzależnionych od seksu, seksoholików, którzy chodzą po agencjach towarzyskich i oni potrafią na przykład pójść o 9 rano do jednej prostytutki, o 12 do drugiej, o 15 do trzeciej i wychodząc o 3, o 15 godzinie, od trzeciej prostytutki, cały czas mają uczucie nienasycenia. No bo ten seks był po prostu taki mechaniczny dla zrzucenia napięcia. No, wydają tylko pieniądze, a nic w środku ich nie zostaje. A jak to ma przełożenie na jakość energii? Bo też słyszałam z taką opinią się spotkałam, że w momencie, kiedy jest rzeczywiście ten seks połączony z taką miłością, głęboką miłością, no to, to człowiek ma więcej energii i w ogóle tak bardziej kwitnie. Jeśli już jest to typowy czysty seks z przypadkową osobą, no to jest to wydatkowanie swojej energii, wyżycie seksualne i koniec. No właśnie i raczej po takim seksie to są ludzie albo takim mechanicznym seksie, albo pacjenci są sfrustrowani, zezłoszczeni, zmęczeni, ale nie czują takiej satysfakcji. Po seksie z osobą, którą darzą różnymi uczuciami pozytywnymi, ciepłymi, ten seks jest bardzo napędzający do życia, motywujący, mają poczucie, że wszystko się uda, takiego optymizmu, czują tą radość życia. Czyli reasumując, ważne jest z kim się spotykamy. Z kim, gdzie, jak, co nas łączy. Tak. I dopiero wtedy możemy mówić o jakości życia w ogóle i życia seksualnego tym bardziej. Tak. Czyli zachęcam Państwa do zgłębiania siebie, do poznawania siebie i do bycia w jakościowych związkach, w jakościowych relacjach, które nadają nam większego sensu życia, które nas wbijają do góry. No i dają nam takie poczucie, że jestem fajnie, że jestem dobrze. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Panu, Panie Andrzeju. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.